Siema wszystkim. Zaktualizujemy tutaj vloga na temat naszego X-Triga, napięcia wstępnego sprężyny tylnej amortyzatora. Szybkiego tego napięcia. Jak to się rozwiązało? Słuchajcie, musiałem jechać do znajomego, przeciąć to. Inaczej nie szło tego się zdjąć. Temat był ciężki. Och Jezu, tutaj to się rozbiera. Zaraz wam pokażę. Może to jakoś. O, to się wysuwa z tego i zobaczcie, jak to jest w środku skonstruowane. O, musieliśmy to widać tutaj przeciąć fleksem. Sprężyny nie uszkodziliśmy, ale zobaczcie, tutaj jest gwint aluminiowy i to jest właśnie lipa, bo tutaj się dostaje trochę piachu i gwint aluminiowy na rurze amortyzatora tak samo jest i to się wszystko zaciera. Staje dęba, kurde. No i takim właśnie oto tematem to się wszystko zaciera. Żeby to, ten gwint tutaj w tym dziadostwie był, żeby ten element był plastikowy i wymienny, to byłaby bajera, bo byśmy tylko zmieniali sobie to w razie zatarcia, nie? Rozciąć to jest moment. No i większa tolerancja gwintu powinna być, znaczy tolerancja, luz bardziej. Tak jak na oryginalnym ustawieniu, na oryginalnej śrubie jest tutaj ten gwint bardziej luźny, luźno spasowany w rurze. A tu jest na sztywno dość. To się, jak jest czysta rura, to się ładnie, gładko obkręca, ale jest dość sztywno zmocowane i wiecie, dostanie się tylko troszkę syfu do środka. Jest koniec, amba macie zatarcie. A pamiętajcie, że nie wyczyścicie rury nie z tyłu amortyzatora, nie? Bo on jest tam jest airbox ten. Widzicie tylko tu kawałek przodu rury amortyzatora, który możecie tam trzymać w jakiejś czystości. Dalej z tyłu nie wyczyścicie, więc to się mija z celem, kupując to dziadostwo, bo ja to kupowałem po to, żeby szybko korygować sobie ustawienia tyłu. A jeżeli ja mam to, kurde, wiecie, rurę ściągać za każdym razem, znaczy amortyzator tylny ściągać za każdym razem, żeby go wyczyścić przed przestawieniem tego gówna, żeby mi się nie zatarło, no to się w ogóle mija z celem. To ja sobie oryginalną część, jak mam, tak samo oryginalną śrubę, wezmę, wyjmę i przestawię tak samo szybko jak to, jeżeli mam już wyjąć ten amortyzator, tak? To jest chore, kurwa. To jest w ogóle dziadostwo za kupę pieniędzy. Słuchajcie, to koszt tego dziadostwa to jest w granicach 600 paru złotych, ale pamiętajcie, żeby to założyć, musicie rozebrać amortyzator, czyli musicie zrobić od razu serwis olejowy, który was też będzie kosztował. W moim przypadku było to 200 zł. Założyłem to, czyli już mamy, kurde, 900, tak? Prawie. No tak, bo to 700 prawie kosztuje, no to z przesyłką 700 liczmy, no to plus 200, to już mamy 900. Założyłem to gówno, pojeździłem trochę, na pierwszych zawodach trochę błota dostało, oczywiście motor był umyty przed ustawieniem tego, no i co, i się zatarło. I teraz tak, znowu musiałem jechać, żeby to zdjąć, to na szczęście znajomy jakoś tam mi to zdjął za serwis olejowy. Nie uszkodziło się na szczęście nic w amortyzatorze i znowu 200 zł poszło, czyli już 1100 mamy w plecy przez to gówno, nie? No wiadomo, serwis olejowy to warto robić i tak, bo ja tam robię te serwisy olejowe, no ale no to 200 zł serwis, a nie kurwa z tym gównem. Wyszło mi już 1100. Także nie polecam, dziadostwo i tyle. Mówię jeszcze raz, żeby to było wymienne i z lekką, z bardziej, nie wiem, WP czy tam X-Trig, może to kiedyś obejrzy za milion lat. Niech to będzie z innego materiału, żeby to się nie zacierało, bo aluminium i aluminium razem ze sobą i piach to jest najgorsze kurestwo. Zobaczcie, tu nawet nie ma śladu, żeby coś się uszkodziło, a nie szło tego ruszyć, dęba, trzeba było przecinać. Nie dość, że przecięliśmy, to się rozchyliło, to i tak jeszcze twardo trzymało. Jak to żeśmy rozebrali, myślicie, że tam było piachu nawalone kupa, że tam było jakieś zatarcie maksymalne? Nie, tam nie było piachu dużo. Tam nie było, tam musiała być minimalna ilość się dostać, której nie było tak naprawdę widać nawet. Wiecie, że ja dbam o motor i staram się go utrzymywać w jakiejś tam czystości. I nie lubię jeździć po warunkach takich, po błocie, nie pcham się w błoto. Jedyne co zawody, to były dwa razy błoto ten motocykl zobaczył na zawodach. Dwa razy w roku. Tak to tam staram się jeździć, tam wiecie. No i wiadomo, tam w lesie się trafi trochę tego błota, ale tam nie jedzie jeden za drugim, że jeden na drugiego chlapie tym błotem, żeby to się dostawało tutaj, nie? No, to jest szmelc, szmelc, jeszcze raz szmelc. Założyłem teraz oryginalną śrubę do ustawiania i tyle. No, także jadę na tor, zobaczę, co tam na tym torze słychać. Pojeżdżę trochę. Coś może jeszcze wrzucę, zobaczę. No, cześć, trzymajcie się. No i mam nadzieję, że dzięki temu filmowi z dwóch, kurde, może ludzi chociaż
uchronnie odkupna tego gówna, bo może się zastanawia nie jeden, bo też na filmie wcześniej mówiłem, że to jest zajebista sprawa, że to fajnie się ustawia, dopóki się na tym nie przejechałem. Także chłopaki, odmawiam to, znaczy odmawiam, jak to powiedzieć, po prostu cofam słowa swoje. Nie jest to zarąbiste. Fajne to jest, jak jest wszystko nowe, jak się fajnie ustawia. W sumie to jest nowe. No, jak się wszystko działa pięknie, jest czyste, super sprawa, szybko się ustawia, fakt, wygoda jest. Ale do czasu, dopóki kurde nie zobaczy błota, te dziadostwo. Jesteśmy na torze. Lało dwa dni, ale widzę, że kałuż w ogóle nie ma. Zobaczcie, takie były kurde u nas ulewy. Ale tu jest sucho, fajnie widzicie jak odsącza. Tutaj też nie ma kałuż. Tu żeby były kałuże, to by musiało lać naprawdę grubo, grubo parę ładnych dni. A tak jest suchutko, znaczy suchutko. Tam jest o jedna taka jakaś mniejsza kałuża. Pomaziaje trzeba będzie rozjeździć trochę na wierzchu. I będziemy dawać, kurde. Woda, przekąska. Musi być. Nie wiem, parę kółek walniemy sobie rozgrzewkę taką. No samemu wiecie, nie lubię samemu jeździć, bo samemu to nie ma się po pierwsze odniesienia do drugiej osoby. Nie wiesz, czy ty szybko jedziesz, sobie się wydaje, że jesteś już najszybszy jak Carioli, a później się to wszystko weryfikuje, jak chłopaki mu przyjeżdżają. Jednak nie jesteś. Jak sam jesteś, zawsze jesteś najszybszy. Nie ma szybszych. No, ale... Dobra. Dobra, lecimy z tym tematem. Mam tylny sak skręcony dość mocno, ale jeszcze tak się buja. To nie jest jeszcze tak mocno skręcony jak wcześniej, ale siedzę to tak stopami, ledwo dotykam do ziemi. Jak tak dobrze skręcałem, to palcami musiałem dotykać. Wzrostu mam 1,76 m. Także dość wysoko stoi maszyna wtedy. No jeszcze mam z przodu tą oponę wyższą, bo setkę 100 balon. No także i z tyłu też 100 balon. No to jest dość wysoko. Dobra, zapoznawcze walniemy. Poświrujemy troszeczkę sobie. Zapoznać się z torem, bo to wiecie, jak to jest, nie? Trzeba się zawsze wjeździć, bo to jakbyście nie jeździli, ale zawsze trzeba się wjechać. Bo później kurde. Bo później można się kurde skrzywdzić. Kopeczka. Mała, nieduża. No to buldy. Spore takie. No i duży skok. Też spory. Tu fajny skoczek. Leci się fajnie tak długo. Tu znowu hop. To chwila hop hop. Można się nauczyć skakać fajnie. Gdzie są to duże skoki? Tu dziury. Na tylnym. Tu dość stromy zjazd jest i później od razu podjazd. Ale strujeczki pójdzie. Tu na zakręcie mokro i ślisko. Też dość ślisko na dole. I koniec kółka. A tak jeżdżę, zawsze różne sobie obieram ścieżki.
Żeby, wiecie, przyzwyczajać się do różnego tematu. Teraz znowu można tu inaczej. Fajny tor, tylko ludzi nie ma, wam powiem. Już czuć łapy, kurde, parę kółek i już łapy, łapy, cztery łapy. O kurde. Ale zawsze powoli sobie, samemu się jest to, wiecie, chociaż się z tym motorem obtykać. Bez szaleństw. Przyjemnością potrenować. No i tak do skutku. Nie będę was zanudzał tym tematem. Tor widzieliście już nie raz. Także widzicie, jest uklepany po deszczu twardo, ale jest przyczepnie fajnie, naprawdę. A tu jeszcze jedna linia, to nie jechaliśmy w ogóle. Tu środek w ogóle nie wyjeżdżony, chłopaki nie jeżdżą po środku. Tak to wygląda. Dobra, także taki to temat dzisiaj. Trochę aktualizacja vlogu, trochę tam, żeby się nie nudziło. Wieczorem wam. O. I takie mamy widoczki. No. Przyjemnie, tylko szkoda, że samemu, no ale trudno. Trzymajcie się, hopy. Do zobaczyska, cześć wam.